Czy nabywanie dóbr, którymi możemy się pochwalić, sprawi, że będziemy się czuli lepiej, że będziemy szczęśliwsi? No cóż, zobaczmy, co na ten temat mówi nam nauka. Niektórzy z Was pewnie go znają, nazywa się Floyd Mayweather. Floyd Mayweather to bokser, który zasłynął tym, że stoczył 50 pojedynków w zawodowej karierze, nie przegrał żadnego. Zasłynął również tym, że swego czasu był najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie. I znowu zasłynął tym, jakie sobie robił zdjęcia. Floyd Mayweather lubił się fotografować z pieniędzmi. Niektórzy z psami, niektórzy z partnerami, a on z pieniędzmi. W porządku, niech tak będzie. Mamy więc zdjęcie Floyda Mayweathera, kiedy leży w łóżku w kupie szmalu, może tak być. Mamy zdjęcie Floyda Mayweathera w znanej restauracji, gdzie na siedzeniu ma wystawione, wyłożone pieniądze. Mamy zdjęcie Floyda Mayweathera w domu, gdzie na stole cały stół zastawiony jest kubkami pieniędzy. Floyd Mayweather chwalił się tym, czym, co posiada. Swego czasu pojawiło się, całkiem niedawno pojawiła się informacja, że Floyd Mayweather jest bankrutem. A bokser obraził się oczywiście i od razu zademonstrował, że bankrutem nie jest. Z prywatnym odrzutowcem poleciał do Tokio, gdzie szalał w najdroższych sklepach, wydawał mnóstwo pieniędzy i oczywiście dał się nagrać, jak liczy pieniądze, a oprócz tego pokazał swoją jakże skromną kolekcję zegarków o wartości ogółem 20 milionów dolarów. Mayweather nie był pierwszy i pewnie nie będzie ostatni. Takich jak on było w historii wielu. Mamy takich, którzy kupują drogie samochody, kupują drogie domy, kupują drogie ubrania, siadają na klopie wykonanym z 18-karatowego złota. Wszystko po to, żeby, no właśnie, psychologowie mówią, żeby się dowartościować. To nie jest nic nowego. Swego czasu, w XIX wieku, słynny ekonomista Thorsten Veblen, Amerykanin pochodzenia norweskiego, opisał właśnie klasę próżniaczą, ludzi, którzy demonstracyjnie konsumują. Powodem kupowania drogich dóbr wcale nie jest to, żeby zaspokoić jakieś rzeczywiste potrzeby. Kupuję po to, żebyś mnie szanował. Kupuję, żeby pokazać, że stać mnie na to. Kupuję, żeby pokazać, że jestem wyżej w hierarchii niż ty. Krótko mówiąc, rozpościeram swój pawi ogon. Pewnie wiecie o tym, że tak naprawdę pawi ogon nie ma żadnego praktycznego zastosowania. Służy tylko temu, tylko i wyłącznie temu, żeby pokazać, że jestem lepszy od innych. Paw tak naprawdę, im większy ma ogon, tym bardziej jest narażony na to, że będzie atakowany przez lisa czy przez jakieś inne zwierzę. Pawi ogon nie ma praktycznego zastosowania poza tym, że pokazuje, jak jestem potężny i mogę sobie na to pozwolić. Świetnym przykładem tego, jak działają dobre statusowe, jest historia kobiet w starożytnych Chinach. Nie wiem, czy wiecie, ale w starożytnych Chinach kobiety miały zwyczaj obwiązywania stóp. Poza tym, że to nie miało żadnego praktycznego znaczenia, jedynym celem tej czynności miało być pokazanie, że mnie na to stać. Co to tak naprawdę oznaczało? Kobieta, która miała obwinięte stopy, nie wykonywała prac domowych, nie chodziła po sprawunki, nie chodziła pracować w polu. Obwinięcie stóp i pokazywanie się z obwiniętymi stopami w towarzystwie miało świadczyć o tym, że mam ludzi, którzy za mnie to zrobią. W ten sposób obwinięta stopa była
niejako tym naszym pawim ogonem. W ten sposób obwinięta stopa miała potwierdzać, że jestem wyżej w hierarchii społecznej niż inni. To ma sens. To ma sens, bo jak pokazują badania, dzisiaj, nawet dzisiaj, przypisujemy często cechy, takie jak kompetencja czy wiedza, osobom, które są lepiej ubrane. Mnie to zaskoczyło. Ja raczej mam skłonność do tego, żeby dostrzegać empty suits, czyli wielu ludzi, którzy noszą garnitury po to, żeby pokazywać, jacy są inteligentni, bystrzy i mądrzy, a de facto nic tam w głowie nie mają. Ale te badania pokazały, że mimo wszystko osoby lepiej ubrane wypadają lepiej, są postrzegane lepiej niż, czy bardziej jako bardziej kompetentne niż ci, którzy są ubrani gorzej. Czyli ma to jakieś praktyczne zastosowanie, żeby pokazać innym, na co mnie stać, jakie miejsce w hierarchii zajmuję, gdzie należy mnie szukać. Ale są trzy rzeczy, które w tym miejscu należy podkreślić. Po pierwsze, badania pokazują nam, że dążenie do zakupu dóbr statusowych, pokazywanie swojego pawiego ogona zwykle jest silnie powiązane z niską samooceną. Czyli osoby, które to robią, często robią to po to, żeby pokazać innym, żeby nadrobić to, czego od innych nie uzyskują. Kupię sobie złotego Rolexa i wtedy im pokażę. To jest pierwsza rzecz, która ma znaczenie. Druga jest bardzo prosta. Dobre statusowe mają charakter relatywny. Może to brzmi nieco trudno, ale de facto tak naprawdę jest bardzo proste. Jeżeli ja konsumuję coś, co ma charakter prestiżowy, ma potwierdzić moje miejsce w hierarchii, to jeżeli ktoś inny obok mnie konsumuje coś lepszego, większego, droższego, to ja tracę. Jeżeli mój dom ma świadczyć o moim miejscu w hierarchii społecznej, ale obok powstanie pałac, to ja, mój status jest obniżony. Krótko mówiąc, tak długo będę mógł zdobywać pozycję w hierarchii, jak długo inni nie będą ode mnie lepsi. Wtedy wszystko tracę. I trzecia rzecz, o której rzadko myślimy, ale zastanówcie się przez moment. Kiedy widzicie człowieka, który jedzie Porsche, to tak naprawdę dostrzegacie człowieka czy samochód? Kiedy widzimy kobietę, która idzie w bardzo drogiej sukience, dostrzegamy człowieka czy sukienkę? Na co zwracamy uwagę? W moim przekonaniu, i zresztą nie tylko moim, dostrzegamy przede wszystkim przedmioty. Czyli nie dajemy ludziom, którzy je używają, tego, czego od nas oczekują. Czyli nie dajemy im tego poczucia bycia kimś niezwykłym. Nie zacznę o tobie myśleć jako o osobie, która zasługuje na szacunek, dlatego że ubrałeś najdroższy garnitur albo jeździsz najdroższym samochodem. To się po prostu nie stanie. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, co mówią badania. Lepszą drogą do szczęścia jest pokora, życzliwość, skromność i przede wszystkim budowanie relacji, a nie próbowanie wznieść się ponad innych ludzi. Wtedy do szczęścia nie dojdziemy. No i z tym was dzisiaj zostawiam.